Cześć. Jestem ciekawa, czy dostaniecie powiadomienia. Czy nie? Myślę, że widać w miarę okej. Będziemy robić z tej starej kolekcji. Celebrate moment. O Jezu, a gdzie jest sznurek od... A, uciekł, nie widzicie? Już się wystraszyłem, że będę musiała lecieć do piwnicy, szukać coś. Tu wzięłam, bo myślałam, że może wykorzystam to na tym sznureczku, ale zobaczymy. Tego małego ich hajśka. To jest czwórka. A to jest chyba szóstka. To jest ósemka. Nie mam szóstki pośredniej. Dobra, to tu zostawimy to. Zsuniemy te krzyże. Nie wiem, czy ktoś jeszcze dołączy. To u mnie, myślę, że już pewnie widzieliście nowości. Są takie teraz fajne krzyże dwuwarstwowe. Hej, Aleksandro. Bardzo fajnie wygrawerowane. O, widać nawet w miarę. To jest akurat dziewczynka. Anioł, gołąb, pismo i kościółek. Tu mamy gołębia, winogrono, kościół, aniołka, kielich. No i tu też aniołka. Tu jest chłopiec. Tak typowo dla chłopca. Kieli, winogrono, świeca, księga, kusiki. Tu mamy też dla chłopca taką wersję z rękoma trzymającymi hostię. No i jest jeszcze taki krzyżyk. Nawet nie wiem, czy mam wszystkie opcje. Ja dzisiaj myślę skorzystać z tego, z tej opcji. Jak tu wam przesunę, to będziecie widzieć. Myślę, że tak, coś tam będzie widać. No tu sobie odłożę tego, z którego ja chcę skorzystać. I powiem wam, że dzisiaj dla odmiany nie będziemy embosować. Tylko ten tył chyba wytuszujemy. Jak mówiłam wam, będę korzystać z tej kolekcji. Jeszcze postaram wam się teraz podlinkować. Najpierw podlinkuję wam ogólnie na promocję, bo w tym miesiącu w promocji są tekturki komunijne. To macie link ogólnie do promocji. Witaj, Lidio. Teraz do tego krzyża, który ja planuję użyć. Jeszcze wam wrzucę link. I nie wiem, co mam. Aha, jeszcze sobie wzięłam, bo może dzisiaj użyjemy, będziemy robić kwiatków, więc jeszcze wzięłam sobie te dwa zestawy liści, że może ich użyjemy, więc te zestawy też wam podlinkuję. To tak, cztery rzeczy, z których myślę, że będziemy korzystać. Tego wam nie linkuję, bo ja będę korzystać, jak już to, tylko z tych takich gratisów, co czasami na tych blistrach od tekturek są. Z tej kolekcji ja wybieram ten okładkę i ten arkusz do oklejenia nam. A księgę właśnie robię z wykrojników mniejszego i większego. Większy na okładkę, a potem parę stron mniejszego i na pierwszej drukuję tekst, tak jak tu macie. I potem te strony, jak będę wklejać. Witaj, Agnieszko, bo ciebie ominęłam. O, hej, Agnieszko. Druga. Fajnie, że się słodzicie. No i jak te strony będziemy sklejać, tak będziemy je troszkę wyginać. I to nam stworzy taką księgę 3D. A tasiemkę wzięłam, bo wiecie, no. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ta zakładka taka, co jest w książkach do przekładania. To będzie służyło do tego. I właśnie na tą wstęgę może przyklejemy tamtego ichajsika.
Ja już co nieco sobie wyciągam, jak wiecie, baza DL-ki to jest 9,9. Do tych małych, średnich bloczków to ja z dołu ścinam chyba 3 mm, żeby było wysoka na 20,6 mm. I wtedy z tych papierów, jak dotnę, to idealnie pasuje. Więc to już sobie przykleimy. Witaj Iwono, cześć Marylko. No więc to szybko przyklejamy. Jak nie będziecie widzieli lub coś, to mówcie, to zapalimy jakieś światło. Musiałam jedno okno zasłonić, bo mi tu tak słońce padało pasami i to brzydko wyglądało dla mnie. Więc myślę, że lepiej, jak będziecie tak widziały równo. Jest chyba dość jasno. Ja nie lubię na tej wizji, żeby to było w miarę równo, a żebym wam głowy nie wsadziła. Aha, zakładka mówisz normalnie. No to zakładka, ten sznurek. Witaj Kasiu, cześć Patrycjo. Drugą część z tej kartki wkleimy do środka pod życzenie. Oczywiście. Ja już tradycyjnie zapomniałam dzisiaj polecieć potem, bo latałam od rana z Liwią do ortodonty tak w biegu. Więc tamtą stronę sobie potem wkleję. Jak wiecie, zrobię to moje wycięcie wykrojnikiem na pieniążki. Ale przynajmniej ta kartka będzie tam. A druga część tej kartki będzie z przodu. Szybko sobie tu okleimy, jak już mamy docięte te papiery. Witaj Mario. No, to tu będzie to potem. O, i tu sobie docięłam z papieru kraftowego na następną warstwę. To docięłam na 8,2 na 19,2. I teraz z tego papieru będziemy docinać. Ja to myślę, że tak od góry puścimy. Więc tu sobie pozaznaczam, bo nadaje małej gilotynce to... No, sezon komunijny, czas zacząć. Witaj Magdaleno. Jak coś się wycina? No i tutaj sobie zaznaczymy tu. Bo ja mam teraz tą małą podręczną, tą małą gilotynę tonika. O, zaraz będą chłopaki. I wiecie, ona jest bardziej calowa. No, ma podziałkę w centymetrach, ale bardziej calowa. Alana, a po co ty przyszłeś? Po rękawiczki, dobrze. Dobrze, to zmień kurtkę, ale możesz nie gadać, bo cię pół Polski słyszy. No. Dobra, jak ja to mówiłam, że mieliśmy 8,2, sorry, zawybili mnie z rytmu. No to musimy tak na 7,9, nie? I widzicie, tu podziałka, jest tu, centymetr są tu u góry i to tak, że tak powiem, na oko. Tu niby na dole jest bliżej. To można tu na tym spróbować, no ale wolę patrzeć na to, co mam zaznaczone. To mniej więcej tak wychodzi. Ogólnie fikuśna jest to. Taka właśnie, tylko żeby musiała się chyba bardziej przestawić na calę. O dobra, i to nam pasuje. Nie no, jeszcze muszę jakieś śluby też porobić. No ale wiecie, jak promocja jest akurat teraz na te... No wiecie mi, na te kturki komunijne. Które zawsze można kupić trochę w niższej cenie przez ten miesiąc, to polecam wam skorzystać.
Liwia, masz tu plecak? Daj mi gumkę. O, i tak zrobimy. No to polecisz do piwnicy po moją. Zaraz zrobimy podbitkę. Hej, Kasiu. No, mieli być na dworze, ale coś chyba nie wyszło. Z dziećmi to tak jest. Marcin to wie, że jak wróci z pracy, ma być cicho. Hej, Oluś. O, tak wystarczy, jak trochę podbijemy. Gdzieś wam uciekam, to krzyczcie. Tu ci zaraz wrzucę link, Marzenko. Wszystkie tekturki z działu komunijnego są w promocji. Przez cały miesiąc. Wszystko, co Madzia w kociołku podciąga pod komunię, to jest w promocji. Co miesiąc jest w promocji inny dział. Teraz z racji, żeby już się właśnie dobrze przygotować na komunię, to mamy te tekturki z działu komunijnego. A nawet procentowo, ile to jest, to ci nie powiem, nic nie pytałam, Madzi. Nie, Oluś, to zwykła kartka, ten DL-ka, ta otwierana w pionie. Bo zaraz będziemy na niej z przodu robić taką księgę a la 3D. Już zwykła DL-ka do góry otwierana, a tutaj strony niech ten, bo tu wytnę sobie jeszcze wykrojnikiem, nie? No to możemy przykleić tą drugą warstwę. No ja już mam trochę zamówień, ale na razie się jeszcze nie skupiam na zamówieniach, tylko... Teraz przyszedł kolejny. Jeszcze kolejny brakuje, żeby wam się odezwała. No, dzięki. O. Jest tak nierówno, u góry i dole jest mniej, tu po bokach jest trochę szerzej, ale tak chciałam. Chłopaku, jak skończę, ok? A to wiecie, gdzie będziesz, jak na dworze? To bierze chips. Hej, Renatko. O, hej, Artur. No i tak jak mówiłam, planuję użyć tego krzyża. A tu zrobimy tą księgę. Myślę, że to, chociaż dzisiaj nie mam chyba nic aż tu tak ciężkiego, żeby to przydusić. No, taki rotny jest akurat lekka, no, chociaż trochę. A skupimy się na robieniu tej księgi. Tą część będziemy przyklejać po kolei, ten śródeczek. I strony będziemy po kolei wyginać. No, więc zaczynamy od przyklejenia ostatniej. O, cześć, Małgorzato. A, poczekajcie, poczekajcie, bo bym zapomniała. Najpierw musimy jeszcze wkleić tą naszą zakładkę. Że jest dość długa. Najwyżej na końcu ją skrócimy, nie? Te niektóre wykrojniki to mają takie duże... przestrzały w tych w kolejnych warstwach. Akurat wolałabym mniejszą ramkę, ale... Słucham cię. A czemu tak czapi na dworze? Nie wiem, może obornik wywożą na pole. No. No. Zabłysną. Tak. Jeden większy wykrojnik i jeden mniejszy. Można też takie być bardziej w prostokącie.
I ja te strony potem tak sobie tylko troszkę odginam. Ta akurat ta ostatnia jest sztywniejsza. I jak trzeba, to czasami gdzieś tam przykleję, żeby nie ten, ale przynajmniej no nie chcę, żeby były przyklejane na plaskacza. I nawet chcę, żeby żyły swoim życiem, nie? No, 18 dla dziewczyny i dwie kartki na roczek. No, roczek to raczej wiadomo, że mała dziecko. No, to potem będzie to. Przychodzić i gadać, okej? Okay? No dobrze, zaraz sobie pokażę. I 18. No to trochę masz co robić. Artur. No ja też mam chyba z 8 kartek zamówionych. Czy 10. No. Tu nie się. Tak, no. Widzicie? Potem można właśnie jeszcze delikatnie je powyginać. Znaczy ja przygotowałam sobie chyba z 8 kartek, ale nie zawsze daję aż tak dużo. Potem to ostatnie to możemy. A coś zaczęło się dziać u ciebie? No to super. No tak narożniki po przeciwnych stronach. No, więc taki według mnie prosty sposób na zrobienie tej księgi. I praktycznie w każdym momencie tworzenia możecie sobie z tymi stronami porobić co chcecie. A jak nie będziecie ich wcale podklejać, to też tak może być. Bo wtedy zawsze można je trochę... Jak ktoś chce być bardzo ambitny, to może na każdej stronie zrobić jakiś tam cytat. Ja myślę, że nam te 6 kartek wystarczy. No. Tu się tak fajnie mi ten, a tu mi się łączą razem bardziej, ale to wiecie, zawsze można się pobawić, żeby je porozdzierać i żeby je osobno powyginać, nie? Można też je przybrudzić, czy przytuszować trochę, nie? Że takie... Aha, dzięki Agnieszko. Można też robić o normalnie z prostokąta i tylko zaokrąglaczem. Kiedyś też takie właśnie robiłam. Zanim zauważyłam ten wykrojnik na mojej tablicy z wykrojnikami. I też fajnie wygląda. Ogólnie tą całą też można zagiąć, ale że trochę odstawała. Będziemy przyklejać. Tu praktycznie do samego końca, tu można się bawić z tym. A teraz to będzie trzeba to. Ja myślę, że to gdzieś trochę utniemy, ale weźmiemy sobie już tego IHS-a, może wtedy nam to trochę obciąży. Dzisiaj zapomniałam o pensecie. Też uwielbiam tą kolekcję, ale chyba już jej nigdzie nie znajdziemy. Chyba, że jeszcze może gdzieś ktoś na bazarkach jakąś resztki w swoich zasobach ma. Tu troszkę podkleję. Żeby mi to szło tak, o. Żeby się tak ładnie zagięło. Tu pewnie wszystko potem na środku też gdzieś przykleimy. Tu tak myślę, że gdzieś tu zostawimy tego naszego, o. No i księgę też mamy już w miarę, widzicie, gotową. Tu ją możemy położyć, o. No, a ty się... A może już gdzieś tu cykniemy na dole, bo... Albo gdzieś pyk na środku.
żeby jednak miało trochę swobody. Czasami też tym jakimś tam bluszczem, takim jak są te tasiemki, właśnie wstążeczki z liśćmi, obtaczałam tą księgę, też można. Ale dobra, to mamy to na razie. Dobrze, dobrze, w tą stronę. I teraz zajmiemy się przytuszowaniem naszego tyłu. Chociaż tak, no ale nie, no zostaje przy tej wersji. I ja tak myślę, że chciałam zielonym. Tylko nie wiem, chyba tym ciemniejszym. O, czekajcie, tam będzie. No bo ten będzie taki, no chociaż pasuje do tego. Albo dobra, najpierw przytuszujemy jaśniejszym, w razie W to zmienimy. Wykrojnik tej księgi. Zaraz skoczę po niego. Bo ja sobie dzisiaj przygotowałam, wiesz, wszystko wycięłam. Nawet go nie brałam. Ale zaraz. To jest taki, ci powiem, no name. Ale mówię, praktycznie każdy jakiś tam zaokrąglony, czy coś równego, ale prostokąt, żeś mogła przedzielić na pół i z każdego wyjdzie fajne. Albo może jednak weźmiemy z tym chłopcem prosto, bo wiecie, chodzi mi o to, że krzyż nam z tej i anioł patrzy w tamtą, a księga będzie w tą. To może podmienimy z tym chłopcem. O. Co ten jasny jest za jasny, nie? Myślę, że właśnie ten ciemniejszy trzeba zrobić. Witaj, Elżbieto. Ten będzie trochę lepszy, taki pocieniowany. O, i tu już widzicie. I będzie się ładnie odbijała tekturka. I tło w miarę pasuje pod naszą kolekcję. A nawet jak skoczę po wykrojnik, to sobie pęsetkę wezmę, bo jak będę robiła te tą kompozycję jednak z kwiatami dzisiaj. Tak myślę, że jak księga jest 3 odstająca trochę, no to damy jeszcze kwiaty i potem ta kartka będzie pewnie do pudełka. Tu wszędzie po troszku. Dobra, wiecie, potem tak nadmiar trochę zbieram, żeby mi nie wypłynął gdzieś tam. O, i przykładamy. Oczywiście nie widzę, czy mam to w miarę równo, czy nie, czy bardziej on do góry. No dobra, chyba jest w miarę ok. No. I możemy to przykleić. I polecę po ten wykronik, po tą pęsetę. No tak, myślę, że tu. No świetny, świetny pomysł Madzia miała z tymi krzyżami. Bardzo mi się spodobały. No to zasłonimy kościółek tą księgą, ale to nic. O, tak mniej więcej planuję to ułożyć. A teraz zasypuję. Ja wycinałam księgę z tego wykrojnika. Ale patrzcie, na przykład mam jeszcze takie i z tych też by fajnie wyglądała księga, więc to naprawdę można kombinować praktycznie z każdych prostokątnych i się, jak się tą księgę wyprofiluje, każdy będzie ciekawy. Podłączę sobie klej na gorąco. O Jezu, się zmachamy, jak leciałam po tych schodach. No, witaj Bartosz. Dobra, to teraz przyklejemy tą księgę. Myślę, czy tu jeszcze tę stronę bardziej. No, myślę, że starczy tak, jak są. Z jednej strony bardziej się wyginają, z drugiej mniej.
Ale to Wam mówię, jak ten, to można potem po prostu któreś troszkę podkleić. Ja lubię zawsze to zabawa, jeszcze się pobawić tymi stronami. Przyklejam z tej strony, a tu nam się ona trochę podniesie właśnie na tym krzyżu. I będzie fikuśnie to wyglądało. Możemy nawet o tak bardziej wysunąć. Możemy zostać na napis, to oczywiście będziemy nożyczki tu ciachniemy na krótsze. O. Ja tak myślę, że chyba użyjemy tych dwóch mniejszych kwiatków. Albo nawet tylko tego jednego. Te brązowe środeczki trochę nawiązują do kraftu. Nie przyniosła gumkę, bo tu gdzieś widziałam właśnie ten ołówek jeszcze, jak zaznaczałam. O, dobra. Tu w razie. Bo może teraz nie widzę, a potem zobaczę. Muszę odciąć tylko ten ogon gruby. I weźmiemy, użyjemy jeszcze, no tu zrobimy taką malutką kompozycję, parę listków, bo nie ma co za dużo tutaj wpychać. Jeszcze jakieś liście weźmiemy. Trochę je jeszcze przytuszujemy. To nic, że ten tu ma trochę wycięte. To nic nam nie robi. I myślę, że możemy tutaj dać takiego. O, no to się ucz. Tak, tak, historia, ważny przedmiot. Słyszałam, że takie zmiany chcą wprowadzić w historię, że szok. No, tu jedno zrobiłem takie zwisające w tej kompozycji. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? A tych liści to wiecie, mam powycinane trochę. No, te małe zawsze, te mniejsze. Więc zawsze będzie można dopchnąć. Za dużo. Nie możemy za bardzo zakryć naszego krzyża. Ani tych. Weźmiemy je tylko troszkę. Ja nigdy nie tuszuję tych listków tak, żeby były całe jakoś równo. Tylko właśnie zazwyczaj pobrudzę trochę jednym tuszem, trochę drugim. Na tym się to u mnie kończy i dlatego też właśnie zazwyczaj mam te listki białe. Lena, to wszystko słychać. No to tak robię, trochę tego, trochę tego. No, gdzieś mocniej, gdzieś jaśniej. Nie, no, mówiła, żeby zgłośnie słucha to, znaczy ogląda to. Dobra, tak trochę starczy. Ten ażurkowy zostawimy biały. Coś białego też nam się przyda. Ja chyba już mam zielonego paznokcia. Ale to nic. Tuż się zmyje. Dobra. No, myślę, że nam się trochę rozgrzał, czy jeszcze nie? Chyba już tak.
możemy najpierw przykleić właśnie gdzieś. Chociaż nie wiem, czy jeszcze mocniej ich nie przytuszować. Nie wiem, bo tak słabo nam się odbijają. Trzeba dać więcej tego ciemnego na rantach. O. Żeby zaznaczyć. Ale ja muszę przyznać, że moje to się uczą same, chyba że przyjdą, żeby coś tam im zapytać czy coś. Dobra. Starczy. To zrobimy jednego. Tego liścia trzeba schować. A spod księgi nie będzie aż tak wystawał. Na pewno chcę tego zwisa w dół. I może tam niektórzy trzymają się jakichś zasad, że dwa, trzy coś. U mnie może być jeden. Nie lubię tych nitek od kleju. Jeszcze po robieniu zdjęć to jeszcze je wyciągam. Hej Bożeno. No, tu przykleimy tego. Tylko tak, o, tak. Teraz już możemy wkleić tego naszego kwiata. Myślę, że w miarę wszystko widzicie. I tego kwiata tak tu. Żeby nam jakby od boku. To oczywiście urywamy. O, miło mi Katarzyno, że tak piszesz. Dzięki. Tu o, tak gdzieś wsuniemy. Te listki to jakieś, wiecie, no-name'y. Na początku, moje drogie, z Krakowej trochę zakupów właśnie robiłam na Ali więcej. I mam jakieś takie wykrojniki, ale akurat tego nie znalazłam nigdzie odpowiednika, tych ażurowych liści. Więc na spokojnie ich używam. A tamte to były listki róży, wiecie, z Craft Passion. Dlatego chyba nie trzeba wam przedstawiać. O, i zaraz jeszcze użyjemy gdzieś trochę. Tylko nie wiem, czy tych też nie podtuszujemy na mocniej. W ogóle jak macie pomysły, co by można było zrobić, albo co byście chcieli zobaczyć, to możecie podsuwać mi pomysły, bo ja to nie mam pojęcia, co robić. Już po prostu czasami to... Wydaje mi się, że wszystko już pokazywałam. Więc jeśli ktoś coś by jeszcze chciał wiedzieć z tego, co ja robiłam, to możecie mi mówić. Albo czego jeszcze nie umiecie robić, może ja umiem. Tu gdzieś pod tym i tak w którąś, o, w tą myślę. I teraz trzeba to tam mocniej, o, niech się trochę, o. Trochę tu, nie?
I tu jeszcze jednego od dołu. I patrzcie, jaka szybka praca. A to wiecie, drukuję i potem dopasowuję wykrojnik. Teraz jak już mam uszykowany w miarę szalę, bo mam na większą i jeszcze na ciut mniejszą. Mniejsze litery, jakbym chciała taką drobniejszą księgę zrobić. Ej, Jezu, nie ten klej. To już jest o wiele szybciej. Ja właśnie wszystkie takie rzeczy zapisuję sobie na kompie. To potem jest na coś. Nawet jak jakiś jest niewypał, to też zapisuję, bo potem wiem, że muszę go zmodyfikować. To poczekaj. A może tak być. Teraz najwyżej dokleimy jeszcze jednego ażurowego, bo się zazieleniło nam za mocno. I myślę, że wyszło całkiem sympatycznie. Tak moje dzieci otwierają drzwi, jakby co, nie? Mi się całkiem podoba. Delikatna kompozycja, nieprzesadzona. Mogłam trochę podnieść dalej, nie? O Boże, połowę. Muszę się nauczyć sprzątać bardziej na bieżąco, na tym live, bo żeby było. No i mamy sobie księgę, krzyż. A widzicie, no. Miałam jeszcze użyć tych listków, ale już, no nie będę tego upychać nigdzie. Mamy użytą tekturkę z nowości. Więc nie mam dzisiaj co tam więcej przedłużać. Z wami taką księgę trochę inną wam pokazałam. Karteczka prosta. No i to wyszedł dość ekspresowy live, wam powiem. No ale myślę, że i takie szybkie, fajne, no szybko coś pokazane. Księgę sobie jakąś zrobicie, cytat można oczywiście zawsze sobie jakiś podmienić. No szybko trochę, bo ja miałam jednak podocięte. No ale docięcie wykrojnikiem parę razy przy jechaniu maszynką to nie jest nawet, to nie jest aż tak trudno. Więc myślę, że spodoba wam się to. I może też zrobicie swoje wersje. No to w takim razie dziękuję wam za obecność. Dziękuję za miłe słowa. Za 2 tygodnie będzie też będzie live na kociołku. Też będzie w podobnych godzinach, bo z rana jestem w pracy. Więc jeśli macie jakiś pomysł, co byśmy mogli zrobić za 2 tygodnie, to możecie mi napisać na priv. A tak to dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!